Witaj w poradniku Króluj w grach, za pomocą którego dowiesz się o największych sekretach oraz ciekawostkach ze świata gamingu. Gry survivalowe to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ale mamy na to sposób. Nasz ekspert Kaftan wprowadzi Cię w świat Daisy oraz zdradzi tajemnice, dzięki którym zostaniesz prawdziwym królem nocy. Mapa Chernarez w DayZ ma ponad 220 km2. To ogromna przestrzeń, którą przyjdzie nam niejednokrotnie eksplorować w drobiazgowym poszukiwaniu najlepszego sprzętu, który pozwoli nam przetrwać w tym wrogim środowisku. Nie da się jednak ukryć, że im bardziej w głąb mapy się udamy, tym więcej niebezpieczeństw na nas czyha, w tym uzbrojeni po zęby gracze, a samotna wyprawa do baz wojskowych nieraz kończy się dla nas źle. Jest jednak w świecie gry coś, czemu warto się przyjrzeć, jeśli nużące jest dla Was przeszukiwanie każdego możliwego budynku, a chcecie stać się najgroźniejszym ocalałem na mapie. Helikoptery wojskowe. Rozbijające się na mapie co jakiś czas helikoptery niosą ze sobą najlepszy sprzęt i najlepsze uzbrojenie w grze. Z taką eskapadą wiąże się jednak wiele niebezpieczeństw. Musimy bowiem mieć na uwadze, że nie jesteśmy jedynymi chętnymi na fantastyczny sprzęt, który skrywają. I tak oto poza wojskowymi zombie, będącymi niegdyś załogą owego śmigłowca, czy losowymi napadami wilków, musimy stawić czoła innym graczom, którzy nieraz będą kryć się w okolicznych lasach, w nadziei na przeprowadzenie udanej zasadzki. Jednak wierzcie mi, to ryzyko warte świeczki. Zacznijmy od tego, jak owe helikoptery znaleźć. Jeśli spojrzymy na mapę gry, zauważymy, że rozbijają się one niemalże po całej zachodniej części mapy. Warto więc zacząć od ustalenia sobie trasy. Jeśli w oddali zauważymy dym, to wiemy, że znajduje się tam świeżo rozbity śmigłowiec. Dym dojrzymy z odległości 1000 metrów, natomiast rozbijający się helikopter poprzedzi sekwencja dźwiękowa katastrofy, którą słyszymy z 2000 metrów. A skoro dotarliśmy na miejsce, pora zbierać łupy. Dlatego dziś naszym zadaniem jest zaprezentować Wam 6 najlepszych, bardzo rzadkich i ekstremalnie rzadkich broni, które można przy rozbitych helikopterach znaleźć. I zaufajcie nam, ten sprzęt uczyni Was prawdziwym królem nocy. Potężna wyrzutnia granatów to pewna śmierć dla każdego w odległości wybuchu. Jednostrzałowy granatnik M79 przeładowuje się około 30 sekund, więc musimy upewnić się, że dobrze wycelujemy nasz strzał. Gdy nam się powiedzie, nikt nie ujdzie żywy, gdy jednak nie weźmiemy pod uwagę chociażby opadu wystrzelonego pocisku, może się to dla nas skończyć bardzo źle. AUR AX to doskonały karabin maszynowy na amunicję 5.56 45 mm, mający 3 tryby strzelania, półautomatyczny, tryb serii oraz automatyczny. Ma zasięg do 800 metrów, wystrzeliwuje 600 nabojów na minutę i zadaje 107,47 punktów obrażeń. Vajga to ulubiona strzelba automatyczna każdego fana czyszczenia magazynów. Z wrogów rzecz jasna. Doskonale sprawdzi się w zamkniętych przestrzeniach dzięki 125,93 punktach obrażeń i 450 nabojom wystrzeliwanym na minutę. W magazynku bębenkowym mieści aż 21 nabojów, co czyni ją przerażającą bronią w walce w zwarciu. Doskonałym zamiennikiem AUR AX będzie LEMAS. Karabin maszynowy na tę samą amunicję zadaje takie same obrażenia i również ma 3 tryby strzelania, jednak wystrzeliwuje o 200 nabojów na minutę więcej, czyli 800. Niestety jego zasięg jest znacznie krótszy, bo naboje dosięgną wrogów na 300 metrów. Fani zdejmowania wrogu z odległości pokochają z kolei VSD. Półautomatyczny karabin snajperski zadający zatrważające 144,82 punkty obrażeń dosięgnie wrogów nawet na 950 metrów. Wystrzeliwuje 451 nabojów na minutę, a w magazynku mieści do 11, co oznacza, że nikt nie ucieknie przed mroźnym ostrzem irytacji, gdy nie zdąży nawet usłyszeć nadlatujących kul. Na koniec najpotężniejszy z karabinów maszynowych, czyli LAR, który zadaje porażające 122,87 punktów obrażeń. Dosięgnie wrogów na 700 metrów i wystrzeli aż 600 nabojów na minutę w trybie automatycznym. To doskonała broń i niezwykle wszechstronna. Upewnijcie się jedynie, że zadbacie o jej czystość jak każdej broni, bo jeśli zatnie się Wam w środku walki, możecie nie mieć więcej okazji się nią nacieszyć.